dziesiątki lat, zanim jeszcze Polska uzyskała niepodległość, różne organizacje niemieckie fundowały stypendia dla polskich uczonych, którzy przyjeżdżali, pracowali i później wracali do Polski. Stąd okazało się, że jest bardzo duża liczba osób, które ze sobą współpracują. Chcieliśmy w ten sposób, fundując tą nagrodę, razem z DFG, niemieckim partnerem, chcieliśmy w ten sposób podkreślić to, że mnóstwo świetnych naukowców pracuje ze sobą. We are very proud to have this opportunity to celebrate outstanding researchers who collaborate bilaterally from the Polish and from the German side, and we do so in a very trustful and close cooperation with the FNP. Tak, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w poprzedniej perspektywie zakładała 23 studia doktoranckie, międzynarodowe studia doktoranckie. To 80% z tych studiów miało partnera zagranicznego z Niemiec. Jak stworzyliśmy, budowaliśmy team, to jest program, żeby założyć swój własny zespół, to 40% naukowców zakładało wspólnie z kolegami z Niemiec. Także ta współpraca jest czymś naturalnym i to, co dla nas jest najważniejsze, to jest to, że ona jest inicjowana oddolnie. Sami naukowcy chcą ze sobą współpracować. As long as they are interested, researchers from both sides, to work collectively or collaboratively, as long the two funding organizations will strive hard to enable, to facilitate these collaborations to make research as smoothly going as possible. This event this afternoon was really moving because it showed in this beautiful palace on the water how German-Polish scientific cooperation is working well. Both scientists are outstanding in their field and have advanced together, and that shows how well we can advance together in Europe when Germany and Poland work closely together, or when scientists, like in this case, work together. So it's really a marvelous example of German-Polish scientific cooperation. The Copernicus Award is of course a surprise for us because we would have never anticipated to be selected among so many good scientists. But of course it's great to have this recognition of our work that we have done for so many years together, and it is also an encouragement to us to continue along those lines. Ja czuję się bardzo uhonorowana i bardzo szczęśliwa z powodu tej nagrody. Rzeczywiście nasza współpraca właściwie rozpoczęła się od momentu, kiedy ja przyjechałam na Uniwersytet do Freiburga, czyli to był 2001 rok. Byłam wtedy świeżo po skończeniu doktoratu tutaj w Warszawie w Instytucie Biochemii i Fizyki Polskiej Akademii Nauk, a Peter Ehrling wtedy rozpoczynał swoją działalność jako kierownik małej grupy w Instytucie profesora Pfannera. Także obydwoje pracowaliśmy na troszeczkę innych tematach, ale wspólne zainteresowanie i nasze dyskusje spowodowały, że sporo projektów zaczęliśmy wykonywać wspólnie. Profesor Haczyńska i profesor Ehrling studied how the powerhouses of living cells are working. So every living organism consists of cells, and the powerhouses are very important since they provide the energy for the entire cell, and they showed how the proteins can be transported from the outside into the powerhouses. They showed how the channels are working, how the transport machineries are cooperating, how they form super complexes. The funding of our research for the future will be nicely continued by the Copernicus Award, and because it's money that is free to use for whatever projects you like, we have a chance to do some exploratory new aspects that we have been thinking about for a long time, and now we can really start these research projects and get it going, and then hopefully this will be a new direction for us for our future research. Wiedząc, że mamy tę nagrodę, że mamy fundusze na najbliższe 3 lata, aby wykonywać wspólne badania, chcielibyśmy rozpocząć zupełnie nowe tematy, które wpisują się również w nasze zainteresowania naukowe, czyli szeroko pojętą biogenezę mitochondriów i dialog tych mitochondriów z resztą komórki, jak również rolę ich w procesach chorobowych. I właśnie ta nagroda na pewno nam pozwoli robić to z większym rozmachem. We value Polish-German cooperation very highly,
It's one of the central relationships of Germany in Europe and beyond, and we're working together on many issues. This year, we celebrate, as you know, the 25th anniversary of the Neighborhood Treaty signed in 1991. Trust and friendship have been built over the last 25 years in a very impressive manner. I was participating in the elaboration of this treaty 25 years ago, and I'm really, really moved by how much we could achieve in these 25 years because we were working closely together. And I'm very sure that we'll be able to continue this path and to further improve the relationship in the future.